Witam Was bardzo serdecznie z rana. Zapraszam do subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to kliknij subskrypcję z dzwoneczkiem. I zaczynamy na jakiś dłuższy materiał dzisiaj. Punkt. Kolej. Potwierdzony jest remont linii kolejowej numer 200, chyba 1 albo 203 granica województwa Wałcz, Gorzów Wielkopolski Wałcz, Piła, Krzyż, Piła oraz linia kolejowa numer 18 Piła, Nakło nad Notecią, Bydgoszcz. Z modernizacją linii kolejowej numer 281 na razie potwierdzony jest na odcinku Gniezno-Kcynia, Gniezno granica województwa, granica województwa Kcynia oraz Kcynia Nakło nad Notecią na razie. I to jest ujęte w budżecie na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku. A cała linia kolejowa 281 jest ujęta jako priorytet na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku. Ale podejrzewam, że modernizacja linii kolejowej 281 na całym odcinku będzie nie szybciej niż po 2025 roku, co też jest ujęte w PKP PLK. A PKP PLK do 2023 z perspektywą do 2025 roku pierwszego kwartału jest ujęty już w tym roku bądź w przyszłym roku, w połowie, do połowy roku tego bądź przyszłego prawdopodobnie ruszy modernizacja linii kolejowej 281 na odcinku Kcynia Nakło nad Notecią wraz z budową mijanki kolejowej. Nie wiem, czy będzie elektryfikacja, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jeśli ruszą prace modernizacyjne, to spodziewajcie się, że ruszę do Nakła nagrywać modernizację linii kolejowej. Więc będzie ciekawie. A ta modernizacja stacji... Piszcie w komentarzach, czy to prawda, że będzie modernizacja stacji kolejowej Nakło nad Notecią. Bo nie mogę się nigdy doszukać informacji, a były takie przecieki, że podobno ma być informacja, że podobno ma być kolej. Ale szlak wie, czy będzie, czy też nie. W sensie, że ma być tak jak Bydgoszczy, perony, stacja kolejowa w Nakle, ale... Może to tylko przecieki. Nie mam oficjalnych informacji, więc może to są tylko przecieki. Na pewno będziemy mieli modernizację linii kolejowej Gniezno, granica województwa Kcynia i Kcynia Nakło. Na pewno będzie modernizacja linii kolejowej Bydgoszcz Poznań Wschód. Na pewno będzie modernizacja linii kolejowej Toruń Bydgoszcz, Bydgoszcz Piła, Piła Krzyż, Krzyż Kostrzyn. Jako połączenie Warszawa Bedlin. To międzynarodowe połączenie przez Nakło będą mieli w takim razie pociągi międzynarodowe. Są też plany na budowę czwartego peronu w Nakle jako peronu drugiego peronu końcowego, żeby pociągi kończyły bieg w Nakle, a na peronie tym pierwszym kończyłyby bieg pociągi relacji Kcynia-Nakło-Bydgoszcz, ewentualnie w późniejszych latach Kcynia-Chojnice Gdańsk, albo połączenie międzynarodowe Berlin-Gdańsk. Podejrzewam, ta linia mnie służyła częściej do śródzia 281, częściej będzie służyła jako towarowe, bo jednak częściej do Gdańska jest przesył towarowych. Być może do Chojnic będą osobowe, ale nie wiem. Trzeba czekać, co będzie. Już od zeszłego roku jest modernizacja linii kolejowej Więcbork-Chojnice, więc coś się szykuje ciekawego. Do zobaczenia.